Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Jesteśmy znowu w Failcaście, ze mną Gnomek i JJ Joker. Cześć. Cześć bardzo, bardzo. Bardzo cześć. Właśnie z racji tego, że nie słyszeliśmy się już tak długo, postanowiliśmy, że warto by podsumować ten miniony rok, rok 2011, właśnie pod względem gier, jakie były opublikowane. I tym postaramy się zająć dla was w tym dzisiejszym odcinku. Mhm. Będzie to ogólne takie podsumowanie. Chcielibyśmy zaznaczyć z góry, że wszystko, o czym będziemy mówić, będzie subiektywne i to będzie tylko nasza opinia, że jeżeli macie oczywiście inne jakieś typy, to piszcie czy coś tam w tym stylu, ale żebyście zrozumieli, że to jest tylko nasza opinia i że tak my uważamy i każdy odbiera rok w inny sposób. Tak, no i my nie możemy też mówić czasami o grach, które nie graliśmy, bo nie mieliśmy czasu, czy też nie mieliśmy konsoli, dlatego no nie będzie to przekrój wszystkich gier, wszystkich konsol, tylko tych, z którymi mieliśmy styczność akurat. Znaczy ja myślę, że jak popadniemy w przesadny zachwyt na Skyrim, to i tak się pojawią komentarze typu Wiedźmin chuje. Tylko wiesz, na przykład też trzeba brać pod uwagę to, że na przykład ja mam tak słaby komputer, że ja nie chciałem grać w Wiedźmina, bo... No jasne, jasne. Ja no myślę, że jeśli się pojawią jakieś... No, wiadomo. Tak, ja myślę, że jeśli pojawią się jakieś tytuły, które na pewno były warte uwagi, a my w nie nie zagraliśmy, to podkreślimy, że w nie właśnie nie graliśmy, nie mieliśmy okazji. Yes, of course. Aj. Kartel, Call of Juarez. Taka ważna gra, nikt nie grał w nią. O właśnie! W lutym wyszło. Prawda. Da, no, ja w ogóle zapomniałem o tym tak szybko. Tak? Jak już miałeś takiej dobrej grze, no. Aha. Myślę, że zaczniemy chyba od najlepszych, żeby tak miło rozpocząć. Ale słuchajcie, tak sobie myślałem z drugiej strony, że fajnie by było, jakbyśmy polecieli miesiącami, jak te gry wychodziły. Bo mamy wszyscy otwartą teraz listę teoretycznie gier wypuszczonych w 2011 roku i chyba fajnie i w ten sposób nic nie zapomnimy. Okay. Zajebisty pomysł, mi się to podoba. To także dobrze. Spróbujemy w każdym miesiącu znaleźć grę, która była najlepsza. No nie, dobra, to po prostu. Która była największym zawodem i może niespodzianką, jeżeli się trafi. Coś takie będą mniej więcej... O, no ja jestem za. Ja jestem za. W miarę możliwości oczywiście. Pierwszy kwartał. Tak. Lecimy. To może Gnomek przeczytaj w ogóle, jakie gry wyszły. W pierwszym kwartale? Oj, to długo zajmie, może po prostu popatrzmy. Nie, w styczniu tylko. W styczniu. DC Universe, Ghost Trick, Phantom Detective, wiesz co, może... Zainteresowani zobaczą w linku najwyżej pod filmem się do filmiku, listę, tak. A my tylko sobie spojrzymy i powiemy, co nas interesowało i tak dalej. Tak, bo to nie ma sensu gadać o dual screenach, skoro my w ogóle ich nie posiadamy. Ale szczerze powiedziawszy, tutaj jest tytuł, który po prostu rozwalił mi mózg, bo akurat w niego grałem, co prawda na emulatorze, tutaj się bije i w ogóle będę się peczował, ale Ghost Trick Phantom Detective to było, wow, to jest niesamowita gra, jeżeli macie okazję albo będziecie mieli okazję, polecam wam z całego serca tą grę, to jest przygodówka, która, to nie jest żadne point and click czy coś w tym stylu, ale operuje na tym, że my na samym początku gry giniemy. Jesteśmy duchem i możemy tak jakby opanowywać pewne przedmioty. I to jest przygodówka, która opiera się na puzzlach timingowo-logicznych, powiedzmy. I świetna, ale może tak te platformy przenośne, tak będziemy bokiem troszeczkę. No. Ja słyszałem, że ktoś kiedyś tą grę faktycznie też zachwalał, także to nie jest, podejrzewam, tylko opinia Gromka. Tak, a tak. Sam pomysł na taką grę widziałem już kilka razy w fajnych dosyć fleszówkach. Myślę, że właśnie na 3DS-ie, znaczy ogólnie na DS-ie, mogłoby się to fajnie sprawdzić faktycznie. To a tak, jeżeli chodzi o najlepszą, to nie wiem, mnie tutaj z tego miesiąca... Ja wiem, no chyba wszyscy możemy wspomnieć o tym, że Magicka to jest dobry tytuł. Tak, ja bym Magicka w ogóle wybrał jako najfajniejszą grę stycznia z tej listy, którą mamy przed sobą. Tak, no sam się możesz o tym przekonać, chociaż o mało co nie zginąłeś od tej gry właściwie. Ja od ciebie mało co nie zginąłem. DC Universe. Ale to najgorsza. Zdecydowanie, ja widzę, mamy podobne gusta, podobne myśli w tym temacie. DC Universe fail totalny. Ja mało grałem w DC Universe, ale powiem, że dla mnie, moim zdaniem, Dwa Światy w Dwa było strasznym shitem. Boże, jak mi się to nie podobało, naprawdę. Znaczy, dla mnie sam tytuł to jest debilizm. Nie, bo to się czyta Towards Two i to jest fajne, bo to ma dwie dwójki, co nie? Dwa Światy Dwa, tak samo. Okej, czyli największy fail polskich deweloperów Dwa Światy Dwa, znaczy marketingowy przynajmniej. Ja podejrzewam, że Second Life 2 gorzej by brzmiało.
No, w sumie. No, ale no DC Universe na pewno ja mogę dać jako porażkę, chociaż wtedy tak. Jeszcze nie był darmowy, ale wtedy się pojawił, dlatego... To jeszcze gorzej. Ale filmik mieli fajny, co? Nie wiem, nie śledziłem, naprawdę. Nie, pomysł był fajny i hype był taki, że rozmyślałem, tak, to będzie to pogram. Nie, jednak nie. Dużo, dużo osób zachwalało Mass Effect 2, ale nie miałem szansy pograć w jedynkę i przejść, więc nie mogę się wypowiedzieć o dwójce. Ja powiem szczerze, że w jedynkę trochę pograłem, w dwójkę wcale, to z tego względu, że ja totalnie nie toleruję klimatu science fiction. Ja nie chcę w tą grę grać, bo ja nie lubię klimatu. Nie, akurat. A to ja mogę akurat coś powiedzieć, bo Mass Effect 1 grałem na komputerze przez... Nie przeszedłem całego, nie, może z 3 godziny wrzuciłem w niego, ale dwójkę całą na Xboxie przeszedłem. Nie jest zła, ale dla mnie to była taka gra raczej... jak na taki poziom reklamy, hype'u i w ogóle budżetu, to była taka... meh. Co nie? Taka troszkę zhypowana była za bardzo. Ale ogólnie... Nie była tak... zła. W żadnym wypadku nie była zła, tylko taka po prostu... Nie, oczywiście. Ale ogólnie BioWare robiło dużo teraz tytułów w tym roku i... No, Dragon Age 2... właśnie... Czekajcie, jak to gra się nazywało? Mass Effect 2? Jak ją zajebić z tą pamięć? To. Ale... po prostu oni troszeczkę trzypali te gry. Chociaż nie wiem, czy one były dobre i one były tak przemyślane naprawdę, ale BioWare strasznie się rozkręciło z produkcją tych gier. Teraz... Dobra, to co, kolejny miesiąc lecimy? To znaczy jeszcze chciałem tylko tak na koniec wspomnieć, że Dead Space 2 też jest dla mnie bardzo fajną grą, tylko ja muszę w końcu kiedyś do niej przysiąść na poważnie. I Little Big Planet 2 oczywiście jest przezajebista, tylko o niej też nie chciałem na początku wspominać, bo nie mam playaka trójki, grałem tylko u znajomych. Ja grałem na swoim playaku, ale za mało, żeby stwierdzić. Chociaż jedynka jest świetna, to dwójka jest po prostu kontynuacją. Tak. No dobra, możemy spokojnie lecieć do lutego. Lutnie no, widzę tak troszkę obszerniej. Przejrzałem ten miesiąc i powiem wam szczerze, w tym miesiącu nie mam nic do powiedzenia oprócz tego, że Bulletstorm przeszedł bez takiego... Bez ognia, którego się spodziewałem, bo kiedy no pamiętam, dawno temu z Gnomkiem jeszcze nagrywaliśmy relacje Z3, to o Bulletstormie mówiliśmy, że to będzie to, this is it, to będzie to takie pierdolnięcie, naprawdę będzie świetne. No, a pojawił się i poszedł. I tyle. Znaczy, dla mnie był pierdolnięciem, bo jakoś niespecjalnie się wtedy przyjmowałem opinią medialną i w tą grę zagrałem tak po prostu, bo słyszałem, że to jest polska produkcja i na to był hype, nie? I wow, to była dla mnie naprawdę jedna z najfajniejszych gier tego roku. Naprawdę mówię to zupełnie szczerze, z ręką na sercu. O, okej. Okay. Znaczy dla mnie Bulletstorm był fajną grą, ale nie był dobry w kwestii multiplayer, że oni czuję, że w multiplayerze mogliby zrobić o wiele więcej niż zrobili. Herbata. Ten multiplayer, który zrobili oni, był taki takton i nie za bardzo przemawiał do mnie. To znaczy tak, ta gra na początku była reklamowana jako fajny multi, nie? Znaczy, to było tak, że o, patrzcie, będziemy mieli coś... Znaczy, oni... To był śmieszny marketing, tak był śmieszny marketing tego, bo oni mówili tak, będziemy mieli coś, co będziesz mógł grać z przyjaciółmi, swoimi, z kolegami, albo jak nie masz kolegów, to znajdziemy ci kolegów. I wiesz... Zajebisty selling point. W sumie. Nie masz kolegów, zagraj w Bulletstorma, znajdziemy ci kolegów. I tak, i to, wiesz, i to było coś takiego, że oni właśnie... mówili, że coś będzie, ale nie powiedzieli co właściwie. I jak już to wyszło, to oni tak, tam jest multi, coś tam jest, nie? Szczerze powiedziawszy, z tego miesiąca dla mnie ciekawą pozycją było Man of War Assault Squad, które było chyba kontynuacją Company of Heroes, przynajmniej, albo coś w tym stylu. Wybaczcie, mieliśmy małe problemy techniczne, wracamy po krótkim cięciu. Tak, wesoło, Andrzeja wesoło, ale już nam go nie, oddało. Mikrofon mnie wciągnął i tyle, nie wiem co się stało. Dobra. Wspomnieć, że Killzone 3 był w tym... O właśnie. Ważne. Ja chciałem zapytać, czy graliście, bo na przykład nie grałem, a się chciałem zapytać o opinię. Grałem w betę multi. I jak? Grało się bardzo fajnie, ale Killzone osobiście do mnie nie przemawia z racji tego, że mechanika jest bardzo ciężała, wiesz? Naprawili to w trójce z dwójki, ale to trzeba naprawdę lubić ten klimat. I grać w to na dużym ekranie z dobrym udźwiękowieniem. I ta stylistyka też jest taka dziwna, jakby te kolory tak dziwnie się zachowują. Dla mnie Killzone to jest kolejny po prostu pretendent tej trójeczki kochanej w FPS-ach dzisiejszych czasów. Znaczy nie zrozumiałem, źle miło się grało, naprawdę, ale... Dla mnie był obrzydliwy, ja nienawidziłem tego dziadostwa. Mi się naprawdę miło grało, nie mogę powiedzieć o singlu, bo kolega ma i nie miałem jeszcze okazji pożyczyć. Ja tylko miałem chwilę pograć, ale to nie było miłe doświadczenie.
No. Dobra, coś było jakimś dla was zaskoczeniem w tym miesiącu? Ten miesiąc dla mnie jest taki pusty, że nawet nie wiem, o czym mówić. Zaskoczeniem dla mnie było, że Dungeons jest taką chujową grą. O. Znaczy, nowy dodatek do Sims 3, Outer Living Stuff, strasznie zmienił moje życie i spojrzenie na gry. Czekaj, jest coś takiego? No oczywiście, nie. Trzecia pozycja. Outer Sims 3. Living Stuff? Tak. No fuck, co to nawet, no. Co to wprowadza? Ciekawy jestem. Serio. No, no Outer Living nawet Stuff nie wiesz, wprowadza. Człowieku. Jak możesz tego nie wiedzieć? No bez przesady. Ty gamerem jesteś. Unsub. Ty gówno jesteś, jak nie znasz Sims. Czekajcie. Łapka w dół. Wczoraj dostałem komentarz, nie znasz się na tej grze, leszczu, unsub. No bo się nie znasz na Simsach. Bo się nie znasz. Ja. A, kurwa. A, dobra, marzec. Czekajcie, jeszcze tylko jedno słówko. City Sim okay. Motion. Jest całkiem spoko. Dobra. Warhammer 40K Retribution był fajnym dodatkiem, ale słyszałem to od kolegów, więc nie mogę to stwierdzić. Dragon Age 2 słyszałem zróżnicowane opinie. Słyszałem opinię od mojego kolegi, który jest takim naprawdę fanem, mega fanem BioWare i on był zakochany w tej grze, ale od strony historycznej, właściwie od strony historii. Ale jeżeli chodzi o mechanikę, nie słyszałem zbyt dobrych słów o tej grze. Osobiście, że ludzie mówili, że no osobiście to nie jest to zła gra, naprawdę, ale wolę mimo wszystko Dragon Age 1, że był bardziej pecetowy i bardziej przypadł dla tego grona pecetowego, prawda? Mhm. Więc nie wiem jak to od strony konsolowej. Okej, okay. To ja teraz powiem o innej grze trochę. Nawet nie wiem czy to powiedzieć, czy to była dobra gra, zaskoczenie, czy co. Wiem, że ta gra miała bardzo zły hype. Jeżeli chodzi, to był God Eater Burst. To jest gra, która chciała, nie wiem, podminować trochę, może zastąpić, zrobić konkurencję dla Monster Huntera, który już jest tak wkręcony i ma takich fanów, że oni wszyscy odebrali tą grę jako po prostu zło i zgapiają i w ogóle. A ci, którzy podchodzili do gry otwarci na nią naprawdę, okazywało się, że to jest taki Monster Hunter, który nie wymaga aż tak wielkiego poświęcenia, powiedzmy, nie potrzeba 30 godzin, żeby gra się w ogóle zaczęła rozkręcać i tak dalej. I gra nie jest zła, sam grałem trochę, chociaż no... Nie, dla mnie Monster Hunter tak jest lepszy, ale ta gra mi zapada jak fajność, jako taki zły hype przez ludzi, którzy byli zbyt mocno oddani podobnej grze. Czyli to jest taki przystępniejszy Monster Hunter, tak? Tak, przystępniejszy, no i jest inny setting. I tu pewnie też ludzi bolało, bo tu jest setting mocno oparty na właśnie bardziej przyszłości i jest stylistyka mangi, anime. No właśnie widzę po obrazku, że klimat jest taki troszkę niefajny. Przystępność by mi się spodobała, bo dla mnie tak. Monster Hunter po prostu jest zbyt wymagający, jeśli chodzi o czas przede wszystkim. I właśnie szukałem czegoś podobnego, takiego łatwiejszego do rozkręcenia się. Tak to jest mówisz. Dokładnie coś takiego. Wiecie co? No, ale klimat nie mój. Ja chciałbym znać waszą opinię na temat Assassin's Creed Brotherhood i Crysisa 2, ale przedtem chciałbym wspomnieć o dwóch tytułach, które naprawdę są dla mnie ciekawe, z czego w jeden grałem, z drugi nie. Yakuza 4. Wiedziałem. Yakuza 4. Yakuza 1 grałem. Ludzie, jeżeli macie PS2, zagrajcie w tą grę. Ta gra jest epicka. Yakuza 2 jest polepszeniem Yakuza 1 w kwestii mechaniki, w kwestii historii jest troszeczkę gorzej, ma absurdalne zakończenie, nie będę mówił jakie, ale ma absurdalne. Yakuza 3, mam Yakuza 3, będę w nią grać, jak będę miał więcej czasu. Ta gra jest na około, nie wiem, 40-60 godzin, więc muszę wygospodarować więcej czasu, ale jestem już pewny, że zagram w Yakuza 4, bo seria Yakuza jest bliska mojemu sercu. I jeszcze druga seria, tu was trochę zaskoczę. Grałem trochę w Dissidię, Final Fantasy. Ja też. Bardzo mi się podobało. Naprawdę dla mnie to było zaskoczenie, jak można fajny sposób zrobić bijatykę. Tylko, że spójrz, że to nie jest Dissidia pierwsza, to jest ta, która była wydana ponownie i to jest tylko praktycznie zmieniona historia, to jest prequel. Okej, okay, ale jest Dissidia na liście i ja chcę wspomnieć o Dissidii, bo no dobra, o tej grze nie mówiło się wiele. Jeżeli macie PSP i chcecie dobrą bijatykę, naprawdę taką ciekawą mechaniką, która naprawdę zapewni wam wiele, wiele godzin zabawy, Dissidia jest naprawdę świetnie zrobioną grą, o której się naprawdę niewiele mówiło. No dobra, jest tylko, że o tej Dissidii się mało mówiła, bo ona była taka, to był odgrzewany kotlet strasznie. Czaję. Bo pierwsza część miała na spory hype, z tego co już pamiętam. Każdy, kto miał PSP, wiedział o tej grze i sam czekałem, aż ona wyjdzie. Mhm. No. Ale ta przeszła trochę bez echa, no
no bo ludzie też zobaczyli, że to jest niemalże to samo, niestety. To co sądzicie o Assassinie i o Crysisie? To znaczy ja osobiście jestem strasznie zaskoczony, że Assassin's Creed Brotherhood miał premierę w marcu, bo ja w całą w ogóle tą serię gier zacząłem grać jakoś we wrześniu chyba. I myślałem, że to było jakoś w ogóle, nie wiem, 2009, 2008, ale tak mi się to jakoś układało. Ja w ogóle po chuju tam, nie wiem, połowa, większość gier kiedy wyszła. Znaczy, no ja bardzo fajny był, ruszyłem pod koniec tego roku. No mi pasował bardzo. Crysisa dwójkę troszkę ruszyłem, nie spodobał mi się specjalnie. Ładny był, takie oczko cieszył, ale nic poza tym. To prawda. Taki ładny, ale w sumie głupie. Dobra. No. Brotherhood fajny, chociaż dla mnie męczący już jest mechanika, zwłaszcza jeżeli ktoś ma zamiar, nie grał powiedzmy w Assassin's Creed'a i chce przejść sobie trylogię za jednym razem, powiedzmy po kolei gry, to przy Brotherhoodzie już pewnie będzie żygać, a przy Revelations to będzie leżał na ziemi i po prostu już będzie nie miał już nawet czym żygać, bo znudzi mu się ten system, mechanika mu się znudzi. To znaczy ja żygałem już przy jedynce, a potem każda kolejna mi się podobała, bo fabuła była moim zdaniem bardzo wciągająca, no nie? Właśnie to, że fabuła jest świetna, tylko te gry nie mogą być zbyt blisko siebie, jeżeli w nie gracie. Przynajmniej dla mnie mi się wydaje tak. Czecie. No może. Dla mnie jeszcze chciałem... No, mów. Nie, mów. A już nie chciałem o Assassin's Creed'zie, także... Okej, okay, bo ja chciałem ten powiedzieć, że dla mnie rozczarowanie było coś. No to powiedz. Że Sims 2 nie miało ten 1,5 ręcznego miecza plus 1. I to było dla mnie rozczarowanie roku przez to. Inaczej ta gra by miała 10 na 10, ale spadła tak nisko, że już naprawdę... Sims Medieval. W porównaniu do poprzedniego dodatku, jak mogli zrobić coś takiego, żeby mój druid był naprawdę tak nisko, wiecie, z takim wysokim levelem, z tak słabym mieczem. Dla mnie to było imbalans, bo niektóre klasy były zbyt mocne i pod koniec gry po prostu gra się stawała nudna. Mhm. No. No cóż, no wiesz... No Warlock przecież był przesadzony. A tak jak jesteśmy koło MMO, to wiecie co? Ja do tej pory chcę zagrać w Rift, które wyszło. Tak, ja właśnie chciałem o Rifcie wspomnieć. O, to jest, no, graliście? To znaczy u mnie znajomi w pracy grali w Rifta i świetnie się o tym wypowiadałem i widziałem właśnie jak to u nich wygląda. Chwilkę pograłem, ja osobiście na abonament się sam nie skusiłem, bo... Jakoś starałem się unikać tych gier MMO, one dla mnie za bardzo wkręcają, ale wygląda dla mnie świetnie, ma fajny tryb rozgrywki, fajnie są te właśnie eventy prowadzone, tak troszkę bardziej w stylu Warhammer Online. O, bardzo miło i pewnie ma jakiś taki ten PvP-ki znośny, bo osobiście nie trawię tego z WoWa. Nie widziałem PvP, bo ja zwykle mało się PvP interesuję w takich, wiesz, pierwszych momentach. Mhm. Ale nie wiem, chyba też w porządku. Szkoda, że teraz gra za bardzo nie jest taka głośna. Przynajmniej ja nic nie słyszę o tej grze w ogóle teraz. No bo co fajnego wyszło teraz z MMO? No, tam nie mów mi o tam Star Warsach, o tam lightsaber w dupę. Oj, rage. Czuję. Nie lubię tego. Ej. Czuję nerdfighta. Dobra, co tam w kwietniu? To kwartał drugi. Załatwi się tego lightsabera, zobaczysz, załatwi. I tam, gdzie chciałeś, też się załatwi. W kwietniu. Mało gier wyszło. Michael Jackson The Experience, wow. Ej, Final Fantasy. Co to było? Co? Z czym jest Michael Jackson The Experience? To nie jest to MMO, co miało wyjść? Nie, to jest gra taneczna. Ale wiesz, że miała wyjść... Mam w marcu zawód. Fuck yeah. Dajesz. Patapon 3. A, co bliskie. I tutaj mogę o tym powiedzieć, dlaczego nawet nie nagrywam tego. Patapon 3 jest kiepskie. Wy pewnie tam nie kojarzycie z wcześniejszych części, ale no, zajebiste było to, że te armie się jakoś tam rozwijały, te małe ludziki tam stały się coraz mocniejsze. I teraz nagle przeszli na... to była typowo gra zrobiona dla Japońców, bo było multi. Macie tylko 4 bohaterów i tak dalej. I w Japonii jest tak, że oni praktycznie nie używają Wi-Fi, tylko wszystko jedzie na ad hocu, nie? Także tam jedziesz pociągiem i grasz sobie z gościem w patapony. A tak to patapony singlowo były teraz tak nudne i tak niezbalansowany był poziom trudności, że były po prostu irytujące. Dlatego tak byłem zawiedziony tą trójką. Nie wiem, ja jak to grałem, to od razu czułem już taką klątwę numeru trzeciego po prostu. Mhm. Zawód, jeden z największych zawodów roku jak dla mnie. Cześć. Ja domyślam się, że najlepszą grą dla was wszystkim będzie w tym miesiącu Portal 2. Nie grałem. Tak. Dla mnie najlepszą grą w tym miesiącu był Mortal Kombat. Bo ilość czasu przegranych w tą grę z moją dziewczyną po prostu, wiesz, przemawia dla mnie bardziej za tą grą.
No bo nie grałeś Portala. Każdemu mogę polecić Final Fantasy 4 Complete Edition. Naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony. Nie przeszedłem, niestety, a jestem fanem czwóreczki, ale z tego, co trochę pograłem, było naprawdę świetne. Dobra. Tak, coś jeszcze w kwietniu? Tak, Darkspore było sporym zawodem. Nie grałem, ale widziałem filmiki i z tego mogę wnioskować. A naprawdę, wiecie co? Nowy Mortal Kombat. Wiem, że prawdopodobnie nie graliście, bo to jest na konsolę. Znaczy na konwentek pewnie JJ grał. Jeżeli chodzi o Mortal Kombat, to jest niesamowite dla mnie to, co oni zrobili z tą grą. W jaki sposób potrafili zachować formę, wprowadzić świetny gameplay do tego i dać taką grafikę, że ja po prostu siedzę i wow. To takie rzeczy są dopuszczalne w grach wideo, żeby rozrywać w taki sposób ciało. Albo... Już to z tego Mortal słynął, nie? Ej, ale wiesz, że tam jak odblokowuje się jakieś takie specjale, to tam jest sala, normalnie takie pole tortur. Normalnie pole tortur, gdzie rozrywa się ciało. Opcje. Tak, tak. Po prostu gra mnie rozwaliła na łopatki, a w szczególności, że grałem to, na dwie osoby w zestawieniu ja z moimi kolegami, ja z moją dziewczyną. Miałem tyle zabawy po prostu. Wiesz, i to dochodził do tego taki element bardziej realistyczny, że wiesz, rozwaliłem raz swoją dziewczynę i dostaję. Później ona mnie rozwala. Ja grałem co prawda chwilkę tylko zresztą z Andrzejem, ale faktycznie jest coś takiego, że jak się pokona kogoś, to chce się rozerwać koszulkę i naprawdę napierdalać na King Konga po klacie, nie? No, jest coś takiego, jest fan w tym, ja rozumiem, o czym ty mówisz. Mhm, świetne, naprawdę. Tak, fakt, dla mnie to nie było jakoś tam aż tak zajebiste, bo byłem bardziej zawsze człowiekiem od Tekkena, ale i tak muszę przyznać, że to był świetny powrót Mortala. Jeden z tego potrzebowała ta seria, naprawdę. Zgadza się. Czyli teraz Maj. W maju się fajnie dużo działo. A propos, co było największym failem? Fable chyba, co? Znaczy zawodem, nie failem, a zawodem. Zawodem był Fable, to prawda. Nie, a dla failem mnie, co? Nie, co miałeś na myśli? Nie przyspiewałem aż tak wiele po dwójce. Chociaż zawodem dla mnie osobiście był też Brink. Nie grałem. Zawiodłem się na Brinku bardzo. Znaczy, ta gra na początku była strasznie niegrywalna właśnie ze względu na lagi, na bugi, na inne pierdoły, to potem troszkę też było wyprostowane, a jak już to wyprostowali, to się okazało, że mechanika wcale nie jest satysfakcjonująca. Ja chciałem powiedzieć też, że failem był, znaczy failem, takim... chyba failem po hypie, L.A. Noire. Wiesz co, ja nadal mam tą grę przed sobą, ale tak się pozytywnie na nią zapatruję. Pamiętajcie, ja w nią grałem i ona ma świetne 4 pierwsze godziny, a potem trochę już tak... Monotonia, tak? No. Słyszałem to właśnie też od znajomych. Czuję się jakbym sam chodził do tej roboty, już wiesz, dobra, wstaję rano, zakładam skarpetki. Pamiętajcie o tym, że ta gra na początku była na konsolę. I to tak, ja sądziłem, że ona nie będzie wychodzić na PC-ta. Sorry, Red Dead Redemption nie wyszło na PC-ta. I tak myślałem... Kurde, tak patrzę, Ela Noir to tak wychodzi i tak wow. Ale wiecie co? Ten miesiąc jest taki opasny. Ja mogę tylko powiedzieć o dwóch takich naprawdę niesamowitych zaskoczeniach z zakresu indie, bo to jest Terraria i Frozen Synapse. Tak. Terraria. No. Terraria dla mnie zdecydowanie jest największym zaskoczeniem w tym miesiącu. Nie wiem, czy ty, Kamil, się zgadzasz, ale wiem, że chyba Andrzej nie lubi za bardzo Terrarii w taki sposób, jak ja lubię. Bo dla mnie Terraria jest lepszą grą od Minecrafta. Możecie na mnie flamić, proszę. Flamcie na mnie, dla mnie Terraria jest zajebista. Kocham Terraria jest świetną grą, każdy update po prostu, wracam do tej gry, chociaż na godzinkę, ale zawsze skończę na tym, że przegrywam 10 godzin. A Frozen Synapse, naprawdę świetna muzyka w tej grze, po prostu wow. Bardzo fajny multi i bardzo fajny system ogółem, taki taktyczny, tak trochę szachowy. Ona mi się troszkę zbyt wymagająca wydawała, wiesz, troszkę mało to grałem. Cześć. Ale jeżeli chodzi o Terrarię, to zadziwiła mnie ta gra, że potrafiła przebić tą ścianę tego bycia klonem Minecrafta i zrobiła to tak świetnie, że ona już nie jest klonem, ona jest, to jest Terraria, to nie jest żaden klon Minecrafta. Ta gra po prostu pokonała ten zły hype, który chodził nad nią, że klon tylko w 2D i tak dalej. Nie, ja też uważam, że Terraria jest zajebista i też ją uwielbiam. I za każdym razem, kiedy wychodzi jakaś nowa wersja, boję się uruchomić tą grę, bo wiem... I to jest tak, że ja przeważnie gram na laptopie i na kompie i na normalnym stacjonarnym PC-cie. I to jest tak, że mam chyba 7 różnych save'ów, 7 różnych światów. I lubię rozpocząć od początku, gram 10 godzin i zostawiam i kolejny świat. Także też ta gra jest naprawdę dobra, a nawet lepsza, a nawet jest zajebista.
Tak, mnie osobiście Terraria bardzo zaskoczyła ilością dodawanego kontentu, bo jak ktoś myśli, że w Minecrafcie jest dużo nowych rzeczy dodawanych w update'ach, w patchach, to naprawdę zaskoczyłby się grając w Terrarię. Beach, please, ja unicorny i flamethrower. Chyba po 3 miesiącach jej nie poznałem w ogóle. Tak, tak. Tam są takie chore rzeczy. Ostatni taki duży update to był w ogóle Navi z ten Zeldy. To był ten jednorożce, to były jakieś wilkołaki, jakieś chore rzeczy zupełnie wprowadzili. I tak, ja tak patrzę na listę zmian. Nie, pierdolę, nie czytam część loga, po prostu zaczynam nową grę, co nie? Mhm, dokładnie. Mhm. I bardzo mi się jeszcze podobało przy Terrarii jedno, że twórcy co prawda nie uzyskali takiego marketingu jak Minecraft, bo Minecraft był naprawdę takim wydarzeniem, ale mieli bardzo fajne akcje marketingowe w stylu bardzo przystępnych zniżek. I te zniżki naprawdę potrafiły tak zachęcić do kupna. Stereopaki na przykład były też świetną opcją. Tak, tak. I ona była bardzo tania przy wielu okazjach, więc jeżeli ktoś chciał kupić, naprawdę mógł ją tanio złapać. Mhm. Ale musimy wspomnieć o Wiedźminie 2, a ja w niego nie grałem chyba. A, faktycznie jest. Ja mi się podobał. Jak ludzie tam mogli na nim psy wieszać, dla mnie był spoko. Powiem szczerze, że psy ja wieszać? Wiedźmina... Człowieku, to był taki... To był what the fuck. To dużo dla większości osób to jest gra roku. No. Ale to tak, no dobra, no niektórzy też tacy byli. Były bardzo skrajne opinie. Tak, i niektórzy są bardzo, bardzo są protekcyjni wobec tej gry. Ona jest zajebista i najlepsza na świecie i tak dalej. Ja powiem szczerze, że Wiedźmina sobie kupiłem sam pod choinkę. Mhm. Dopiero wtedy w niego pograłem i zaskoczył mnie na przykład wydanie podstawowe. Przebrałeś się za Mikołaja? Którym dostaliśmy. Nie, ale mój chrześcijanin. I usiadł sobie na kolanach. I rozdawał prezenty. Sorry. Kupiłem sobie pod koinkę i to tak. No, bo ty wiesz, kupowałem prezenty innym i tak właściwie kupiłem sobie Wiedźmina. No, od razu go zapakuję też i rzuciłem sobie pod choinkę. No. Słodko. I naprawdę gra mnie zaskoczyła po pierwsze wydaniem. Dostajemy ten list, tę monetę, mapa, wszystkie bajery, świetna rzecz. Poradnik. I udało mi się już uruchomić go na nowym komputerze i grafika też mi zaskoczyła. To muszę przyznać. Dużo cycków? Akurat niestety cycków jeszcze dużo nie było. Nie kupuję. Cycki high definition, ale, tak, czekaj, to na pewno przyciągnęło ludzi. Ale wszystkie były taki, wiesz, mocno wcięty, duży dekolt, często się pojawia. Spoko, kupuję. No, ale sama gra, mam pograne parę godzin i podoba mi się. Ale chyba będzie tak samo jak z Wiedźminem 1, że pogram dużo, ale nie przejdę. No mi się zdaje, że skończysz. Jeszcze słyszałem opinie takie, że... tylko górki są zajebiste też. No widziałem screeny. Złożyłem sobie Wiedźmina, jest zajebiste to. Ja słyszałem ogólnie dużo opinii o ostatnim, ja tak myślę, że już zamykając tą listę, że Haunted the Demon Forge było słabą grą, że ludzie się troszeczkę zawiedli na tym. A ja miałem opinię od znajomego, który tak samo myślał i patrzył, że wychodzą różne gry i tak dalej i kupił tą grę mimo wszystko i powiedział, że jest naprawdę świetna, tylko że trzeba w nią pograć z kimś. To nie wiem, może to jest, że tak, że miał dobrego partnera do koopa. Wiem, to nie brzmi dobrze, ale... Nie brzmi dobrze. I tak hydrofobia w profesji, myślałem, że to będzie coś fajniejszego. To też zawód troszkę. Dobra, kolejny. Next one. A jeszcze chciałem tylko podsumować, że maj zakończył się kolejnym dodatkiem do Sims 3 Generations. Serio? I po raz kolejny zdefiniowane zostały gry. Nie zauważyłem tego nawet. No masz Sims 3 Generations. No co 2 miesiące, no musi być. To jest oczywista. Czemu w kwietniu nie było dodatku, przepraszam? Bo Generations był tak zajebisty, że 2 miesiące ogarnął. Pewnie coś tam z Peggy znowu nie poszło, za dużo krwi, wiesz, jak to jest z Simsami. No, dokładnie. Bo Warlock dostał za dobrego spera, spoko. No, zastanawiali się, czy poronienie dziecka, wiesz, się nadaje dla 16 czy dla 12. Okej, okay. Znowu wchodzimy w te klimaty, spoko, sam chciałeś. Przepraszam. Dobra, let's go. Red Faction Armageddon nie było fajną grą, miałem okazję zagrać. Duke Nukem Forever jest zajebisty, polecam wszystkim. Ej, dobra. Nie, ale słuchaj, śmiejesz się, ta gra oczywiście jest żenująco słaba i tak dalej, ale jak ja teraz wróciłem, bo postanowiłem sobie, że skończę tą serię let's playową, dude, ja się w tym fajnie bawię, po prostu zmieniło się moje podejście do Duke'a, ja do tego nie podchodzę tak z jakimś oczekiwaniem, albo z jakimś takim w ogóle sentymentem do tej starej odsłony, tylko gram jak w słabą grę i mi się zajebiście gra, jestem mega zadowolony,
brnę do przodu, jest fajnie. Nie, czy ja wiem, ja o Duku wspomnę, kiedy będziemy opowiadali o pewnej grze pod koniec tego roku i wtedy jeszcze wspomnę Duka. Okej. Okay. Alice Madness Returns też było... No mów. Alice też było całkiem spoko, chociaż myślę, że z tej gry mogli o wiele więcej wyciągnąć. Ja chcę to tak zagrać, ja kocham świat Alicji w Krainie Czarów. Wiesz co, gra jest spoko, ma fajny klimat, jest dobrze przygotowana, ale mimo wszystko na każdym kroku się rzuca w oczy, że to nie jest wysoki budżet. Nie obchodzi mnie to, ja chcę w Alicji zagrać, bo ja kocham ten świat, te klimaty. To lepiej zagraj w jedynkę. Gram w jedynkę. O. Bardzo mi się podobało, co prawda nie przyszedłem, bo nie miałem akurat wtedy jakoś tak czasu i coś mi się tam pogubiło wszystko, ale chcę zagrać w dwójkę, bo ja jestem zauroczony tym, ja będę musiał w to zagrać. Szczerze wam powiem, tak szybko, że Infamous 2... Ja chciałem jeszcze o jednym zawodzie wspomnieć też. Ja też, Infamous 2, to wszystko. O czym? Infamous 2, myślałem, że będzie lepszy osobiście, ale nie dosięgnął tego, co miałem przy jedynce. Okej. Ja chciałem powiedzieć o Dungeon Siege 3. To był naprawdę ciężki kawałek chleba dla mnie. Jedynkę grałem, pamiętam, z moim wujkiem, kiedy jeszcze nie potrafiłem ogarnąć, czym jest RPG, a była świetna gra. I to była chyba jedna z pierwszych gier, jedna z tych gier, gdzie mieliśmy główną bohaterkę, kobietę. Coś dziwnego, wiadomo, w grach. Dwójka była nieco bardziej, trochę bardziej konsolowa, chociaż nie można dawać konsolową, była uproszczona troszkę, ale również była zajebista. Trójka to jest RPG stworzone pod kontroler, podpada. I to tak czuć na klawiaturze, tak się źle gra w to. Naprawdę kupiłem i miałem nadzieję, że zapewni mi parę takich wesołych wieczorów, że sobie pogram, trochę fabuły i tak dalej. Fabułę omijałem, bo była nudna jak flaki z olejem. Walka była ciekawa, chociaż nudna się robiła potem już też. Naprawdę tak upadła im piłka przy trójce. Ponownie trójka, kurwa. Nie, coś tu jest nie tak. Nie lubisz trójek? Nie, też nie lubię trójek, tylko trójki są przeważnie najgorsze. Zobacz, nawet w filmach. Ale mówisz teraz o jakich filmach? O filmach. Ale na przykład o jakich? Spider-Man. Myślałem, że mówisz o trójce w Bangkoku. Świetny kawałek kinematografii. Nie, na przykład mówię o trójkach po prostu w części trzeciej trylogii. Na przykład Transformers? Które śmiałem wspomnieć o Transformersach, które są też na liście. To było przejście tak zwane? To naprawdę? Chociaż nie grałem w tą grę. Jest tragiczne, nie? Ja co, ogólnie Transformers wyszło w tym miesiącu? Yep. Tak, Transformers, ja w ogóle nie lubię tego, co oni zrobili z Transformersami od tego pierwszego filmu. Ale gra to już w ogóle było dno dla mnie, nie? No dla mnie Transformersy stały się takim teraz kolejnym, przeszły z bycia czymś dla graczy i stały się czymś dla tak zwanych fredboyów amerykańskich. No dokładnie, wiesz mi się, jaka mi się w ogóle wizja teraz obrazuje przed głową, jak masz na przykład sprzedawcę odkurzaczy, to tak jakby przykleił krzyż na odkurzacz, podszedł do kogoś i zapytał, czy nie przyjmie pani Boga do swojego domu, rozumiesz? To jest taki sposób sprzedawania produktu. Trochę. No. Naprawdę, nie, strasznie zeszmarcili Transformersy i stały się teraz kolejnym takim, nie wiem, jak teraz na przykład Amerykanie, niektórzy nienawidzą Spike TV, który wchodzi, teraz często robi gry i to jest męska telewizja i wiesz, Transformersy i tak dalej, wiadomo, że jakie tam gry wygrały ich gry roku. Ja nie wiem. Czemu akurat połączyć? No, czemu akurat połączyć odkurzacz i krzyż? Dlatego, że zasysa, czy co? Być może nieświadomie coś takiego się w mojej główce zrodziło. Wiecie co? Dobra, teraz dwie rzeczy w tym miesiącu bardzo ważne. Po pierwsze, na pomoc. Teraz a propos religii możemy przejść do następnego miesiąca. Nie, jeszcze dwie rzeczy w tym miesiącu bardzo ważne. Ja chciałbym zadać twoją opinię, Andrzej, na temat Child of Eden. Jeżeli będziesz miał Kinecta i że będziesz miał okazję w to zagrać, wiem, że pewnie nie zagrałeś. Grałeś? Grałem na konwencie. I jak ci się podobało? Bardzo... Fajny... To nie jest gra, to jest experience, tak bym powiedział. To fajne doświadczenie. Jak Flower. Tak. Tego nie można traktować, że przejdę Eden. Nie, to jest... To chuj, to nie omawiamy. To nie jest gra, w sumie. To nie jest gra, ja tego nie traktuję jako grę. To jest takie właśnie bardziej jako doświadczenie. Muzyka, obrazy, ruch. To jest trochę taki bardziej jak interaktywny wygaszacz ekranu, zajmuje czas i tyle. I teraz już mówię... Dynasty Warriors Gundam 3, najlepsza gra roku, dziwki, po prostu epic. Dynasty Warriors i Gundam, najlepsze połączenie wszechczasów, nie mogło być lepszego.
przechodzimy. Okay, jest na PS3, prawda? Na Xboxa 360 też. Drodzy widzowie, jeżeli nie zrozumieliście, to była ironia. Dobra, możemy przechodzić dalej. Ale słuchaj. Ale ja się posłuchałem i dla mnie to się naprawdę wydaje fajne. Nie, to nie była najlepsza gra roku. Szkoda. Pytanie, Infamous 2 coś wspominaliście, nie? Tak. Powiedziałem, że... Aha, to przegapiłem. No. Jedynka była dla mnie bardzo miłą grą, a dwójka, szczerze powiedziawszy, pograłem trochę. Co prawda naprawdę niewiele, nie mogłem tak sprawdzić dogłębnie, ale grałem troszeczkę w pełną wersję, troszeczkę w demo i mimo wszystko nie było dla mnie to samo co jedynka, jednak ta zmiana Cole'a, ogólnie designu tej gry i małe wprowadzenie, wiesz, takich rozwinięć do mechaniki nie przyciągnęło mnie za bardzo. I chciałbym wspomnieć, że w tym miesiącu jeszcze wyszła polska gra. Jaka? Sniper Ghost Warrior. Która była... No, całkiem spoko. Która, znaczy, to jest ciekawe, akurat o tym warto wspomnieć, bo robiła to firma, która nie jest znana z gier wysokobudżetowych w ogóle. To znaczy, ta gra też nie była wysokobudżetowa, ale ona była tak jakby pokazaniem takiej zmiany planu biznesowego firmy właściwie. Ta gra była wydawana po $20 bodajże, prawda? Mhm. Przez to, że ona była taka tania i nie była tak droga, jeżeli chodzi o stworzenie, ona, z tego co pamiętam, nie była źle, jeżeli chodzi w kwestii sprzedaży, prawda? I była całkiem fajna z racji tego, że oni mogą się powoli wbić w rynek, wiesz, większych gier. Wiesz, jak to działa w firmach deweloperskich, że na początku tworzy się mniejsze gry i później można przychodzić do większych projektów, więc ja trzymam za nich kciuki, nawet jeżeli ta gra nie była jakaś tam specjalna, prawda? No to zależy, jak ona się przejęła na rynku. Ja na przykład nie wiem, jakie były wyniki sprzedaży i tak dalej. Nie były duże, ale z racji tego, że ona była tanie i nie była droga, to wyszło chyba im na plus ogółem. Jeszcze jest o snajperach. Robił drugą część. Aha, no czyli chyba się udała. Chyba się udało. Pewnie, skoro robił drugą część. No. Dobra, słuchajcie, bo skończyliśmy tym samym ten miesiąc i ja mam taką małą sugestię, propozycję, bo widzę, że na liczniku mam już ponad 40 minut, a wiem, że na przykład Andrzej ma dzisiaj ograniczony czas. Może utniemy to na tym półroczu, bo zrobiliśmy równo pół roku w tym momencie. I kolejną część nagramy kolejnym razem, co wy na to? Mam nadzieję, że już nie po takiej długiej przerwie. No ja właśnie mam nadzieję, że teraz będziemy mieli przynajmniej motywację, żeby jakoś przyspieszyć z tym wszystkim. Tak, to trzeba będzie nagrać. Tak. I jeszcze raz przypominam, że najlepiej podcastu słucha się ściągając MB3, które mam nadzieję, że Kamil umieści w opisie kanału. Tak zrobię. Albo tak. Grając z Minecrafta. Ludzie mi bardzo... I puszczajcie na głośnikach, żeby sąsiedzi słyszeli nasze głosy. Tak. Ale bardzo. Jak jesteście na informatyce, to rozsiewajcie po wszystkich komputerach. Dokładnie. Failcast. Co to jest Failcast? Nie, ale nie, zmieńcie nazwę pliku. Na ten, na cycki JPG. Tak, cycki duże JPG, tak. Albo ten, jak to jest zazwyczaj? Girl with huge tits giving a blowjobs, ten, coś tam. Mistrzowie marketingu. Dokładnie. Ja myślę, że gimnazjaliści znają się na tym dużo lepiej od ciebie, więc oni już będą wiedzieli, co spoko, robić. Spoko. Przemówiłeś mi do rozumu. No, dobra. To co, kończymy dzisiaj? Tak, i myślę, że jeszcze w następnym odcinku powiemy też o wydarzeniach, jakie były w tym roku. Nie było ich wiele, ale wspomnimy prawdopodobnie. Jasne. Tak, nadal nie żyje. Nadal. Ale może nas z tego Failcastu coś się zmieni. No nie wiem. Może ten... Właśnie, kiedy kolejny iPhone, jak Steve Jobs nie żyje? Już chyba nie będzie. Czemu nie? Firma upadła, daj spokój. Zaczyna teraz wypuścili 4S, tak? 4S, czyli For Steve. To tam, kto teraz przejął firmę? Nie wiem, pewnie jakiś... Może jakiś inny Steve. Jakiś Steve. No właśnie... Steve 2.0. Czekaj, aż poszukam. I Steve. A, lef. Boże, ale to jest tak unappropriate w tym momencie. I Steve. Oj, tam on już zmarł jakiś system. Znaczy nie, to był wielki człowiek, ale ja mam czarne poczucie humoru. Myślisz, że ma AI trumnę? Co mówisz? Myślisz, że ma AI trumnę? Którego iPhone'a włożyli mu do trumny? Ja myślę, że on ma ten wykładanego... Wiecie, jak są te programy Pimp My Ride, prawda? Oni tam jakieś zawsze w randomowych miejscach jakieś ekrany umieszczają. I on prawdopodobnie miał w tej trumnie iPada, tak? Co nie?
takie okno na świat. Chryste. I miał tam wygaszacz ekranu pewnie. Ja cię no. Domek będę ostrzegał, kiedy ja piję herbatę. W każdym wypadku oczywiście, wiadomo, taki człowiek. No jasne, jasne. To, że jesteśmy wrednymi chujami, śmiejemy się z rzeczy, z których nie powinniśmy, to nie znaczy, że go nie szanujemy. Ale jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, firmę przejął Tim Cook, więc, czy dobra, Cook, nieważne. Więc podejrzewam, że kolejny się będzie 4T nazywał, nie? Dla mnie to nie ten sam Kim Jong-il. Naprawdę. To już nie ten sam człowiek. No, gościu o nazwisku trochę się źle kojarzy. Ale no, to jest naprawdę dobre porównanie. To już wiesz, jak Kim Jong-il zginął, to nie to samo. Prosto. Był Jobs, będzie Cook. No, Cook. O Boże, to głupie nazwisko. Dobra, kończymy. Kończymy, dobra, bo to już jest totalny off-top, a mieliśmy podsumować rok. Yes. Do zobaczenia w kolejnym Failcaście. Dzięki za uwagę, cześć. Pa, pa. Kończymy, na razie, pa.